Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, tutaj dołączył do mnie w końcu udało się Michu Szczepański z kanału, a prawie się pomyliłem, z kanału Michu Szczepański. Cześć Michu, witam cię bardzo serdecznie. Buziaczki mili, buziaczki Marcinie z z Marcinowych recenzji. Witam serdecznie. Dwa słowa wyjaśnienia. Oczywiście Michu już miał być z nami dużo, dużo wcześniej, no ale się nie złożyło, nie złożyły się terminy. Potem się okazało, że utknął gdzieś na planie. Myślałem, że planie reklamy, ale to było spotkanie biznesowe. Słuchaj, pisałeś mi, że spotkałeś się z Natalie Portman. O co chodzi? Nie spotkałem się z Natalie. Widziałem Natalie Portman. Faktycznie miałem przyjemność pracy jako ekipa techniczna oczywiście przy Impakcie w Poznaniu. Dwa dni na targach. Był też Mateusz Morawiecki. Dużo ludzi biznesu, było bardzo dużo jakichś takich międzynarodowych sław, których ja nie znam po prostu, ale ludzie mówią, że ważni, bo napisali książkę. I właśnie jednym z takich highlightów była Natalie Portman i jej wystąpienie. Oczywiście widziałem ją na scenie, na wystąpieniu, widziałem, jak gdzieś tam się przechadza bardzo, bardzo szybkim krokiem, ale znaczy pod odsłoną jeszcze ludzi, ochroniarzy i tak dalej, ale to było absolutnie wszystko, na co mogłem sobie pozwolić, bo no, jest to po prostu gwiazda światowego formatu pod dużą strażą. Z dużą selekcją ludzi, którzy mają do niej dostęp, tak więc chyba, że ja czegoś nie wiem, no ale no, dla mnie to są absolutnie tam niedostępne, chociaż no nie ukrywam, no z Natalii Portman selfiaczka nie sobie mają, no ale nie zawsze można, nie zawsze jest taka możliwość, niemniej bardzo, bardzo, bardzo wiem, że spotkanie przeszło bardzo fajnie, więc tutaj nawet już są chyba sprawy ludzi z Impaktu, ja mam tylko mróweczką w kamerkach, więc tam wiesz, nie ma o czym mówić. Czyli można powiedzieć, że prawie masz selfiaka z Natalie Portman. Można powiedzieć, że prawie gdzieś tam mam selfiaka z Natalie Portman, jakby sobie w Photoshopie złożę. Dokładnie, tak. No skoro ty masz prawie selfiaka z Natalie Portman, to może pomówimy o prawie reżyserze, bo właściwie po to się tutaj spotkaliśmy, żeby pogadać o Patryku Krzemienieckim, Patryku Wedze i jego twórczość, życie i twórczość Patryka Wegi. Troszeczkę może nie jak w Kole Fortuna, ale jak w Wielkiej Grze, to może zabrzmiało. Tutaj widzicie, jest... Nie jest, panie i panowie, spokojnie. Tutaj nie jest literówka, bo ja uważam Patryka za mistrza. Nie za mistrza, tylko za mistrza. Bo jestem świeżo po lekturze, właściwie po obejrzeniu jego najnowszego, ostatniego dzieła, czyli dzieła, no dobrze, dzieła, czyli Niewidzialnej Wojny. I no, chciałbym powiedzieć, że jest tam jedna albo dwie rzeczy, które się nie zgadzają, ale tam jest może jedna, dwie rzeczy, które się zgadzają, a reszta, powiedz mi, ty miałeś... okazję, skruch, nieprzyjemność, okazję obejrzeć ten film, zgadza się? Tak, ja byłem w ogóle w kinie, udało mi się załapać na te całe legendarne, wiesz, które w ogóle w kinie, bo jeżeli może widzowie nie wiedzą, no to ostatni film Patryka Wegi został po prostu z kin wyrzucony, mogę chyba spokojnie tak powiedzieć, bo zazwyczaj filmy Patryka Wegi bardzo długo były na ekranie, znaczy mówimy o tych popularniejszych, zawsze są długo na ekranie, Niewidzialna Wojna, nie chcę skłamać, ale zniknęła chyba po tym minimalnym czasie zakontraktowanym dla filmu, więc tam ona była w kinach dosłownie tydzień, półtora, czy coś takiego, mówię jakby, nie bierzcie mnie na słowo, teraz wiem, że to było po prostu mało dni, wiele ludzi się nie załapało, ponieważ sale świeciły pustkami i jakby nawet ja sam, jak byłem na sali na Niewidzialnej Wojnie, to był taki seans, wiecie, coś w stylu czwartek, a może piątek, godzina 17, 19, czyli to już taki wieczór, gdzie bym się spodziewał trochę ludzi, byłem na sali ja i taki jeden pan, który wszedł w połowie i wyszedł jakoś tak po 10 minutach. Autentycznie miałem salę dla siebie na filmie Patryka Wegi, co dla mnie myślałem, że to się nigdy nie może wydarzyć, bo to, no, to jest popularny twórca. Jednak, co by o nim nie mówić, możesz mówić, że mistrz, że prawie reżyser, no ale kurczę, no popularność ma, więc... Ale na tym filmie. Zgadza się, że w tym filmie jest taka informacja, że filmy Patryka Wegi zarobiły 122 miliony złotych. Więc rzeczywiście całkiem potężne pieniądze, można byłoby rzec, ale o tym sobie oczywiście do tego dojdziemy, bo tak sprawdzałem, też mam włączony tutaj właśnie zarówno Wikipedię, jak i Filmweb i oficjalnie Patryk Wega to jest twórca 20 filmów pełnometrażowych. Oczywiście zaczynamy od Pitbulla w 2005, na razie Niewidzialna Wojna konkluduje jego dorobek, mimo że zapowiedziany jest na ten rok film pod tym Znajdę Cię, a na 2024 Trinity. No myślałem się, że Trinity to może być po angielsku, może być ten w końcu jego pierwszy anglojęzyczny. Ale tak troszkę chciałem zacząć może od początku, bo Patryk Wega, no ja się będę posiłkował oczywiście tym, co wyczytałem gdzieś tam w internecie, w Wikipedii, tym, co widziałem w jego
biografii, którą sam napisał, wyreżyserował. Chciałoby się powiedzieć, 2005 rok Pitbull i bardzo dobry film przyjęty. Zresztą tutaj mam notatkę, w 2006, nie mówię tego z przekąsem, w 2006 dostał list od prezydenta Lecha Kaczyńskiego za twórczość, za rzeczywiście udaną twórczość i to wszystko fajnie wyglądało. Nagrody również póki co wtedy się sypały, bo tutaj widzę, że nagroda na 15 festiwalu we Włoszech jest nagroda, jest festiwal w Koszalinie, oczywiście Przekrój i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzę, że Bursz Nobel w Gdyni za film Ciacho. I na początku to nie wyglądało źle, prawda? Wyglądało jakoś to w miarę sensownie, zresztą Pitbull do dzisiaj jest kontynuowany. No ale po tych dwóch filmach coś takiego się stało, że chcielibyśmy powiedzieć, nie, no teraz to już Patryk Wega, rzeczywiście ludzie pójdą na te filmy, ale no one jakoś tak już potem niespecjalnie... Inaczej, widownie przyciągały cały czas, bo to widać rzeczywiście wyniki finansowe tych filmów do pewnego momentu. Oczywiście się te filmy się obroniły, no ale artystycznie, delikatnie mówiąc, to było słabo, bo można zrobić film akcji, który rzeczywiście jest powiedzmy nawet dobry, fajnie się go ogląda i nawet krytyka może powiedzieć ciekawe, a w przypadku Patryka Wegi tak niestety nie było. Jak myślisz? Znaczy, jeżeli mówimy o początku jego kariery, no to ten start był bardzo dobry, w sensie, wiesz, to były prace przy serialach kryminalnych, no i słynny Pitbull, którego wiesz, jakby można powiedzieć, że Patryk Wega stoi za Pitbullem i nie mówimy tutaj o filmie, mówimy tutaj o serialu, ponieważ film został, wiem, jest po prostu złożony z serii, więc Pitbull, i to ma powiedzieć bez żadnej przesady, on odumiał polską telewizję, właśnie jako serial, odmienił w ogóle ten, wiesz, jakby tą opowieść o policjantach, wiesz, o złych typach, dobrych typach i tak dalej. No była zreżyserowana. My wiemy, że teraz oczywiście po czasie, jak ją oglądamy, możemy tam wyczuć, wiesz, pewną taką, że tak powiem, psią przesadę, w sensie jak z psów o mi chodzi, więc to tam jest, ale zarazem to jest surowe, takie twarde, brudne. Są tam też jakieś wątki poboczne. Ja przyznaję szczerze, serial już nie oglądałem trochę. Jednak z kimkolwiek nie porozmawiać, kto go widział w czasach, kiedy on powstał, wspomina go dobrze, że Pitbull to było takie, kurczę, fajne, wiesz, jakby twarde kinko, czy też serialiszcze, które, wiesz, naprawdę chcieliśmy śledzić, więc tak był... Coś nowego. Spokojnie możemy określić, że wtedy to było coś nowego albo coś, czego naprawdę byliśmy złapnieni. Tutaj bym jeszcze powiedział, że Patryk Wega miał bardzo obiecującą karierę. Jednak nawet Niewidzialna Wojna, ponieważ jest z tego filmem biograficznym, mówi, że potem to się wszystko wysypało, bo nagle nie przychodziły do końca takie propozycje, jak miały być. I tutaj później mamy, wiesz, po Pitbullu w zasadzie mamy od razu Ciacho, na którym on, wiesz, niby miał zarobić, niby to był po prostu miał być, wiesz, film, który on robi tak, żeby zrobić, że może się sprawdzić, no ale wedle, przynajmniej mówię, jego własnego biograficznego filmu, w którym Patryk Wega reżyseruje, pisze i wszystko o samym sobie, no jakby czasy Ciacha, Last Minute i gdzieś tam jeszcze po drodze jest Hans Klos, ja akurat uważam, że Hans Klos nie był taką tą próbą, w sensie na pewno jest to lepsze niż Last Minute, więc innymi słowy, to jest taki moment w życiu, o życiu Patryka, który on sam uważa za upadek, w którym on sam uważa, wiesz, że to był moment, w którym on był twórczym, ale również też trochę swoim, tam zaczyna się pojawiać jakieś picie, ale wiesz, jakby problem z alkoholem, tam jest dosłownie scena, że on na planie jest upity w jego własnym biograficznym filmie, więc ja zaznaczam, jakby możemy powiedzieć, że Patryk Wega nam to mówi o sobie, więc no, można powiedzieć, że to jest mroczny okres, gdzie on być może liczył na trochę większą sławę, a wyszło jak wyszło. Ale zaraz później mamy powrót. No bo w 2014 roku mamy Służby Specjalne. Film i serial. I to w ogóle to będzie taki motyw, który będzie się za Patrykiem niesie do teraz, że każdy film jest też serialem, czy też każdy jego serial zostanie zrobiony na film. I na początku wychodzą filmy do kin, a potem te seriale lądują na różnych platformach VOD. I jego platformą wcześniejszą był Showmax, a obecnie nie wiem, gdzie lądują jego filmy, bo w pewnym momencie miał też ten pomysł, żeby... Na kanale Plus wcześniej miał taki pomysł, że on zrobi własną platformę VOD. To się pojawiało gdzieś w mediach, wiesz, to nie wyszło, gdzie on będzie miał tylko swoje rzeczy, jakby gdzie będą rzeczy robione przez Wegę, produkowane przez Wegę, sponsorowane przez Wegę, wszystko z Wegą. Pewnie to się nazywało Wega coś takiego. No, Wega Max.
Tak. No tutaj, więc tutaj wiesz, jakby nagle się okazuje, że mamy powrót z tymi służbami. Ludzie troszeczkę, te służby były trochę takie w tonie, wiesz, mocne kinko policyjne. I nagle się okazuje, że przynajmniej ja pamiętam, że ludzie wspominali to dobrze, że to był taki, wiesz, film, ja na nim byłem w kinie w ogóle, więc to był film, który mówił, kurczę, się mówiło, taki spoczko, taki, wiesz, tam była, jeśli dobrze pamiętam, jego już aktorzy, których on później bardzo lubił, Olga Bądź, później chyba Lubos, jeszcze grał, kurczę, teraz właśnie chcę spojrzeć na tą listę aktorów. Olga Bołądź, Janusz Habior, Wojciech Zieliński, Wojciech Machnicki, Andrzej oczywiście Grabowski, Eryk Lubos jak najbardziej, Kamila Bar, Agata Kawka, a także Agata Kulesza oczywiście. Więc tutaj mamy, to jest moment, 2014 rok, ja uważam, że to jest powoli odrodzenie Patryka Wegi. No, później startujemy już, wiesz, na grubo. I teraz tylko pytanie brzmi, bo ty zapytałeś, bo mówię, że na początku było całkiem dobrze i co się potem stało? Ja bym się chciał jeszcze odwołać do tego listu, o którym powiedziałeś, o tym liście od Jarosława Kaczyńskiego, od Lecha Kaczyńskiego. Za wybitną twórczość. Tak. I ja powiem, że ja nie znam jakby całej sprawy z listem, nie wiem, co tam było napisane, nie wiem, po jakim filmie to był. To był rok 2006, czyli wtedy Patryk już miał na swoim koncie film Pitbull, a także seriale, czyli Pierwszy Milion, Prawdziwe Psy, Taśmy Grozy, Kryminalnie oraz Pitbull serial. I to wszystko, jeżeli chodzi o jego twórczość. Rozumiem, czyli to był tamten moment. I dobra, to wyrwijmy to trochę z czasu. Ja od razu powiem, to będzie kontrowersyjne, być może dla niektórych, ale ja uważam, że nie wiem, czy Patrykowi Wedze się należy list za wybitną twórczość po Pitbullu tylko i wyłącznie tam paru innych rzeczy dodatkowych. Jednakże ja od razu mówię, że Patryk Wega, jak złego zdania bym nie miał o jego twórczości, czy nawet o nim samym, bo jeśli ktoś odwiedził kiedyś mój kanał i zobaczył program o Patryku Wedze, który tam trwa ponad godzinę i tak dalej, to wie, że no już na końcu jestem wręcz na niego zły jako na osobę, już faktycznie tam troszeczkę personalnie się robi, ale nie mogę odmówić Patrykowi Wedze jednego. Patryk Wega, z pełną powagą to mówię, wchodzi do nauk historii polskiego kina. To jest reżyser, o którym, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę tą lata 2010+, to jest ktoś, o kim powinniśmy na swój sposób się uczyć i jego twórczość znać, bo no, absolutnie ciągnął do kina, bo już tego nie robi, jakby po prostu tłumy ludzi. Jego filmy wpływały dosłownie na politykę, na dyskusję społeczną. Jego filmy dosłownie były czymś, co było szeroko komentowane przy stołach na Wigilii. To są rzeczy, które wpływają na nasze otoczenie. I czy tego chcemy, czy nie, czy one są dobre, czy złe, to jest coś, co komentuje, to jest coś, co na nas wpływa, no i to jest coś, co odbija pewne piętno, no bo też właśnie to chociażby finansowe, finansowe w sensie, że to robi duże, duże zarobki, wyznacza trendy i idzie dalej. Ja do tej pory uważam, że Kawulski, produkując swoje filmy, musiał być pod jakimś wpływem tego, co robił Wega, bo on, tak. Tak, on miał pewien, one są lepsze filmy. Ja uważam, że to jest inny rodzaj rozrywki już. Ale też wiesz, czy jaki jest... miał wcześniej doświadczenie, można powiedzieć, innego rodzaju z KSW, także on, wiesz, umiał stworzyć duże, duże show już zanim to przyniósł na ekran. Ale zaryzykowałem. Nie mogę tego potwierdzić. To nie jest tak, że to jest największy research ever, ale z takiej obserwacji mojej prywatnej powiedziałbym, że totalnie Patryk Wega pokazał, że można napędzać ten, nazwijmy to, wózek takiego kina trochę autorskiego, rozrywkowego, dalej takiego mocnego, jak to Polacy często lubią, czyli gangsterka, policja i tak dalej, ale zarazem dodawać do tego też humor, dodawać do tego jakąś formę zabawy tym i inspirować się prawdziwymi wydarzeniami. I tutaj ostatnie zdanie już do tego. Tak więc Patryk Wega jest ważny, ale Patryk Wega ma cholernie dużo problemów sam ze sobą, podejrzewam, i bardzo dużo jakby chce taki być, bardziej niż już jest, przez co zdarzają mu się ogromne wpadki też w kreowaniu właśnie własnej persony jako marki. No, jak to wygląda u ciebie? Jak ty myślisz, co się dzieje z Patrykiem Wegą od 2016 roku, kiedy wychodzi aktywowany Pitbull? Wiesz, to ja ci powiem tak, że oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, Patryk Wega dla mnie jest
może być inaczej, jest słabym reżyserem, ale on jest genialnym, i to nie mówię żartem, mówię z pełną powagą, genialnym marketingowcem. On naprawdę świetnie potrafi to rozegrać. Ja w pewien sposób odniosę może się do George'a Lucasa, którego też nie uważam za wybitnego twórcę, za wybitnego reżysera, ale genialnie potrafił sprzedać wszystko. I Patryk Wega również, bo jeżeli na przykład tak popatrzymy na te filmy na przestrzeni dziejów, no to rzeczywiście ja się na przykład zgodzę z tym, że Pitbull jest dobry. Hansa Klossa ja mimo wszystko nie uważam za dobre kino. Kiedyś miałem taki cykl na kanale właśnie Dobry, bo Polski, i tam omawiałem między innymi ten film. Wiadomo, że było jakieś podejście, inna próba, ciągle dużo lepsze niż Last Minute. Ja pamiętam, była taka jedna scena w Last Minute, gdzie, no domyślam się, chyba wycofał się któryś z reklamodawców, z producentów, że jest, nasi bohaterowie są na tle autobusu i na tym autobusie jakaś reklama jest. I nagle ten autobus odjeżdża, ona jest zakryta i to tak bezczelnie, chamsko, po prostu wykadrowane, że zasłonięte. Tak. Ja mówię, ja cię kręcę naprawdę w filmie za taką kasę, bo ciacho, wróć, bo... Sprawdzałem, ciężko się dorwać w ogóle do jakiejkolwiek informacji, i jedyną informacją budżetową, jaka jest, to znalazłem przy okazji filmu właśnie Ciacho, że on kosztował 1 700 000 dolarów, no czyli powiedzmy przełożenie jakieś 8 milionów złotych. Więc nawet jeżeli przekładając, że każdy z tych filmów kosztował, powiedzmy, no pewnie były droższe, dużo droższe, no to za 8 milionów złotych taki klops, no to po prostu coś słabego. Służby specjalne jak najbardziej widziałem. Osobiście mi się podoba mi się ten film, rzeczywiście dobrze zrobiony akcyjniak. Nie powiedziałbym, że Patryk jest kimś wybitnym, jeżeli chodzi o twórczość, ale zgadza się, zmienił nasze kino. Tak samo jak w latach 80., 90. Władysław Pasikowski pokazał, że Polacy też potrafią zrobić dobre kino akcji, że to nie tylko tak zwane, powiedzmy, kino moralnego niepokoju i komedie, które tam, powiedzmy, przez lata robiliśmy, to ciekawe, ale też potrafimy zrobić dobre kino akcji. No wiadomo, że nie wszystko jest możliwe, chociaż zobaczymy, bo w tym momencie zaczęliśmy robić horrory. Niedługo Adam Nowak kręci, może nie pierwszy polski sci-fi, ale robi film science fiction z poważnym budżetem i dobrymi efektami specjalnymi, więc możliwe, że okaże się, że nie tylko na tym się znamy. Jaki to ma tytuł? Bardzo chętnie bym ci powiedział, ale w tym momencie na razie jeszcze nie mogę takich informacji zdradzać. Pokażę ci również później grafiki koncepcyjne. Adam w tym momencie jest na etapie preprodukcji. Także dopiero A co zrobili wcześniej? A co zrobili wcześniej? W sensie, ja nie znam chyba tego twórcy. Same krótkometrażówki, ja ci później podeślę ci linki do niego. Adam był u nas na kanale, na moim kanale był gościem chyba jeszcze w zeszłym roku, wydaje mi się. Ale czekaj, bo czy to są te krótkometrażówki, bo ja kojarzę, czy on robił wcześniej też sci-fi, krótkometrażówki? Tak. Adam tylko i wyłącznie sci-fi robi, tak. I jak się te wcześniejsze nazywały, pamiętasz może? No i w tym momencie mnie zastrzeliłeś, muszę tutaj sprawdzić. No to sprawdzę, czy to ja wiem, to wiesz, to nie o to chodzi, tam zapomnieć zawsze można. Ile jest tych tytułów w końcu wszędzie dookoła, tego jest masa. Proszę bardzo, już go tutaj mam. Angel Eye, Niesprawna, Sacrum, Jestem tu. Czyli to jest to. Demiurg. No, także Adam do tego. Kojarzę wszystkie te tytuły. Życzę powodzenia. I jak najbardziej Adam będzie u nas na kanale, kiedy rzeczywiście już film będzie kręcony, kiedy będą jakieś fajne zdjęcia, kiedy będziemy mogli porozmawiać z aktorami. Ale oczywiście do tego wrócimy. Patryk Wega, rzeczywiście. Kurczę, zgubiłem myśl, zakręciłem się, dobra, daj mi sobie. Byliśmy przy budżecie i box office Last Minute i później służby specjalne. Okej, okay, dobra, mam. No i tak naprawdę mówię wcześniej, że rzeczywiście Patryk, seriale i filmy, co mnie, ja ci powiem, że mi się akurat to niespecjalnie podoba, bo ja już to pamiętam jeszcze z czasów, pewnie większość naszych widzów nie pamięta, z czasów Janosika chociażby, kiedy tak naprawdę to wzięli, film zrobili z tego, że pocięli odcinki, to nie wyglądało dobrze i... Wiedźmin, to tak samo. Nie mam dobrych skojarzeń z tych filmów. Ja przyznam, nie widziałem żadnego z seriali Patryka Wegi, z tego względu chociażby, że mieszkam za granicą, no i nie mam do tego dostępu, bo on jak już udostępnia te filmy, na przykład ludzie mi mówią, bo ja chciałem obejrzeć Niewidzialną Wojnę, ale wcześniej mówią, stary, przecież jest na Amazonie Prime, a ty masz Amazon Prime. Tak, ale on jest geograficznie zablokowany i ja nie miałem do niego dostępu dopiero, kiedy wykupiłem sobie VPN i Kanal Plus Online, tam właśnie można zobaczyć. Żałuję, naprawdę odezwałem się do Kanal Plus Online, jakoś na razie chyba nie chcą mi zapłacić za wizytę, wiesz, szkodliwe, no ale nie o tym. Ostatnim filmem Patryka Wegi, jaki ja widziałem, i to jeszcze w kinie, panie i panowie, bo akurat w Irlandii, wróć w Clonmel, tutaj gdzie mieszkam, był pokazywany, to był film pod tytułem Botox. I co mnie zaskakuje, bo bardzo często Patryk przy tworzeniu swoich filmów,
To jest, wiesz, to jest epos, to jest epopeja. Proszę bardzo, powiemy wam, co się wydarzyło, dzieje w polskim służbie zdrowia, albo pokażemy wam w polityce, jak to wszystko wygląda. Nie mogliśmy tego filmu zmontować w Polsce, pamiętam, to jak dzisiaj, nie mogliśmy go zmontować w Polsce, montujemy go chyba w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, bo były naciski, bo nas zabiją, bo nie dostaniesz więcej już pieniędzy i tak dalej. Ja rozumiem, że to jest, no, chciałbym powiedzieć, to jest oczywiście reklama, to jest forma reklamy, ale biorąc pod uwagę to, co zobaczyłem właśnie w filmie Niewidzialna Wojna, no to wygląda na to, że Patryk Wega tego tak nie traktuje, że to, co on nam wtedy mówi, to nie jest przymrużenie oka, że słuchajcie, będzie grubo, chodźcie do kina, będzie jazda, tylko on to mówi z jak najbardziej powagą, na którą to się wszystko składa. Jak ty to odbierasz? Jak ty odbierasz takie wypowiedzi? To jest najgorsza cecha Patryka Wegi. Absolutnie. Właśnie dlatego uważam, że jest swoim własnym wrogiem, mm-hmm. bo on nie wie, kiedy kończy się zabawa. Że tak, nie mam dosyć śmieszne, po prostu bardzo mówiło. Patryk Wega jakby zrobił coś w stylu, jakby był takim typem, który, wiesz, przychodzi do nas i mówi, ej, słuchajcie, zrobiłem film o gangsterach. Jest on inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, ale nie przywiązujmy się do tego, wiesz, jakby rzeczy gdzieś tam mam zresearchowanych, ale to się mówimy, przeklinamy, sobie teksty o głębiach, tak, wiesz, i innych takich rzeczach. I myślimy sobie, wiesz, z fan. Ja bym chyba stwierdził, że to jest wtedy taki fajny koleś, który ma kino, jakie ma, że może mi się nie podoba, ale przynajmniej jest ten szczery, fajny i wiesz, i nikomu krzywdy. Nie, Patryk Wega przychodzi i on mówi, że on nam coś powie o rzeczywistości, że on bardzo robi poważne rzeczy, że on robi, no i wiesz, jakby projekt, to jest projekt, za którego mogą zabić w ogóle, to jest projekt, on, w ogóle Patryk Wega ma, moim zdaniem, obsesję tego, żeby być bohaterem. On chce być jakąś formą wieszcza, bohatera, właśnie jakiegoś takiego herosa, który wyciągnie brudy tego świata i udaje zwykłym obywatelom, jak rzucał, wiesz, i po prostu sakwy monety albo dzieli jak Jezus. Więc i to jest jego najgorsza cecha, bo Patryk Wega po prostu kłamie. To jest to, wiesz, on jest tak nieszczery, jak to jest tylko możliwe. Dalej jest to tylko jakby totalnie wyliczony zabieg marketingowy. Bo wiesz, bo nagle, wiesz, jest tak, że Patryk Wega, zresztą ja bardzo dużo czasu spędziłem z jego wywiadami w momencie, kiedy robiłem swój program, on się tyczył bardziej filmu Pętla i tam twórczości innej, no ale no tak, no Patryk Wega już miał być chyba zabity, zastraszany i cokolwiek jeszcze za chyba 5 swoich filmów, nigdy nic się nie dzieje, zaskakująco nagle Patryk Wega, no jakby cudownym zbiegiem okoliczności film wychodzi i nikt nie ma z tym żadnego problemu. Wiesz, jakby nagle się okazuje, że ktoś mówi, wiesz, mu w wywiadzie, pytałem go, kto był w Radiu Z, mówi, że mówił pan, że to panu grozi dosłownie stryczek za ten film, a jesteśmy po premierze i nic się nie stało. Patryk Wega to komentuje chyba tekstem, teraz to jest, wiesz, z głowy parafraza, no miałem jakieś podjazdy psychologiczne, ale to już jest za mną. Więc wiesz, więc i nagle tak mówię, to co to było? To były, wiesz, jakby to miała być jakieś groźby śmierci, to były małe gniazdy psychologiczne, że ktoś mówił, ty Patryk, ale ciężko ci będzie zrobić ten film, mówi, ale ja już go robię. No i wiesz, no i nagle się okazuje, że no, za Botox, nie wiem, nigdy nie zniszczył, ale zarobił na tym filmie. Ludzie w kinie i zaczęli narzekać na służbę zdrowia, na którą pewnie z wielu powodów trzeba narzekać, ale podejrzewam, że no jest to, właśnie, te filmy też są takim potężnym destylatem w ogóle, wiesz, nawet jeśli są brudne historie w służbie zdrowia, w polityce, w policji, bo są, nie zaprzeczamy temu, musielibyśmy żyć w bajce, żeby uwierzyć, że nigdy żaden kierowca karetki nie napił się w lecie, pewnie jakiś to zrobił, ale kiedy zbierzemy to wszystko jako taki, wiesz, destylat, to wychodzi nam szambo, po prostu wychodzi, wiesz, najgorszy możliwy wizerunek, tak jakby wziąć twoje złe cechy, moje złe cechy, złożyć w jedną osobę i powiedzieć, proszę bardzo, to jest Michu i Marcin w tym samym momencie, wiesz, no nie, to jest tylko zlepek tego, co najgorsze i wiesz, i teraz, tylko że byłoby spoko, jakby ktoś to cały czas zaznaczał, ale Patryk Wega mówi, nie, to jest prawda, to jest coś, z czym ja się mierzę. Mało tego, zaczyna w to angażować religię. Nagle się okazuje, że Botox kazał mu zrobić sam pan Bóg. To mnie akurat w tym filmie bardzo, bardzo denerwuje, że on tak wulgarnie i chamsko właśnie wykorzystuje religię do swoich, wiesz, do swoich, no nie wiem, do swoich czynów, ale do tego, żeby to w jakiś tam sposób potwierdzić, żeby to uwarunkować, żeby jak najbardziej przybić klauzule pieczone, o proszę bardzo, dziękuję, to właśnie Bóg mi kazał, to on powiedział, że jak najbardziej. Przecież ten film jest, kiedyś uknąłem taką właśnie, taką tezę, że no za
przynajmniej według oczywiście tego filmu Niewidzialna Wojna, za wypromowanie, za stworzenie w jakiś tam sposób Patryka Wegi odpowiada Waldemar Dziki. To on tam rzeczywiście dał mu tą szansę, ten pierwszy, zatrudnił go w filmie, ogólnie w telewizji. No i tak się zastanawiam, jak on się teraz musi czuć? Czy to jest coś takiego na zasadzie, jak wiesz, masz agenta, który wypromował Justina Biebera i sam się, ja cię kręcę, on tam sobie nagrywał jakieś rzeczy na YouTube'a, mógł tam się sobie robić to w Kanadzie, a ja go wziąłem, wypromowałem i teraz normalnie jest, o co chodzi normalnie? Jak to ten Waldemar Dziki do tego podchodzi? Bo Patryk Wega może ze swoim przekazem, no ta religia w wulgarny, w bezczelny sposób jest wykorzystana, nomen omen. Ja powiem wprost, nie znam Waldemara Dzikiego, nie mam pojęcia, co on teraz robi, kim jest i tak dalej, ale niech on się nie przejmuje. Trafiamy w swoim życiu na wielu ludzi, niektórym dajemy szansę, by nam się podobało w momencie, w którym są wtedy, a to, co się dzieje teraz dalej, wiesz, i to, jak Patryk sobie radzi ze swoją karierą, jest zupełnie poza jego, wiesz, rzeczami. Patryk Wega jest odpowiedzialny za Patryka Wegę, na tym bym stanął. I nic to nie powinien za niego chować, wiesz, no, poza całym kosmosem. Nawet jeżeli biorąc to... Ale ogólnie, jakby Patryk zaczął, wiesz, wykorzystywać właśnie... To chodzi. To, że film jest tani, to, że film ma jakąś tanią narrację, to nie jest problem. Oglądamy dużo złych filmów, oglądamy dużo filmów, które nam sprawiają radochę tym, że są złe, oglądamy przerysowane filmy, które się tym bawią, jest pięknie. Problem jest taki, że Patryk Wega właśnie wprowadza taniochę wszędzie i to taką taniochę emocjonalną, która jest jak po prostu z takiego taniego brukowca. Ja wiem, że to jest takie popularne porównanie, jeszcze takie mocy słotani brukowiec, ale no trochę tak, bo to jest nie śpię w nocy, bo trzymam kredens, bo połowy kosmita mnie zaatakuje. No bo dosłownie, on robi kontrowersję z tego, że chcą go zabić. Ostatecznie go tam nikt go nigdy nie zabija i od razu mówię wszystkim naszym widzom, jeżeli znowu Patryk Wega powie, że za mój kolejny film o Putinie chcieli mnie zabić, bo nazywałem prawdę i nie będę za tydzień, to nie wierzcie w to, jakby to się nie wydarzy. To jakby już Patryk Wega w pętli pokazywał, jak go chcieli szantażować za taśmy, które niby posiada, a potem się okazuje, że nie posiada żadnych taśm, a potem się okazuje, że wszyscy je posiadają, a potem się okazuje, że w ogóle to tak może był żart, a może nie był, a potem się okazuje, że w ogóle nagrał sfingowane nagranie, więc nie wierzymy w to, no ale to jest tani marketing. To jest taki najgorszy rodzaj marketingu działający na strachu, na takiej taniej kontrowersji i tak dalej. Potem mamy drugą taniochę, czyli świecenie swoją religijnością, ale tak na pokaz, tak nieładnie, wiesz, bo nie ma nic do tego, że Patryk Wega jest wierzący. No, wiecie, niech chodzi sobie do kościoła, co niedzielę, niech sobie... To jest jego sprawa, jego religia, jego uczucia. Super. Ale jeżeli nagle chcemy sobie wycierać, wiesz, jakby... Tym dosłownie i mówić, że Bóg mi kazał, to są zesłane z nieba tutaj do was, czy wy rozumiecie to ludzie, że to jest, że to wybranie z Boga, no dosłownie tak to ubywa, że byłem wybrany, żeby opowiedzieć tę historię, wy ją, jeżeli ją lekceważycie, no to lekceważycie dosłownie jakiś nowy testament. Przecież ja to spisałem, bo ktoś, wiesz, trzeba sobie wziąć pod uwagę, jaki ciężar leży za słowem, że Bóg mu dał znak. Wiesz, nawet jeśli weźmiemy to pod względem pojemnika, komu się daje znaki, no prorokom, komu się daje znaki, no tym, którzy spisywali te... Pytanie, wiesz, jakby w domyśle spisywali jakieś księgi testamentu, więc no Patryk Wega za takiego się uważa. I to jest tak oblecznie tanie, że aż głowa boli. No a później mamy cały ten, wiesz, jakby cykl produkcyjny, to jak on każe pracować aktorom, to wiesz, że tam nie ma za dużo ludzi. I do tego się przyznaje i Patryk, i aktorzy, i wszyscy, czyli że to są filmy zrobione na odwal się. Więc i nagle nie dlatego są tanie, bo nie ma budżetu, bo nie ma tego. Nie, tam są bardzo duże pieniądze, to jest bardzo to są produkcje kręcone na całym świecie. Tylko, że one są zrobione szybko, aby było, aby szybko zapchać produktem kina. I też zobaczmy, jak one masowo wychodzą. Wiesz, to już jest częstsze. W pewnym momencie, przecież on w którymś roku miał dosłownie w kinach chyba 4 czy 5 filmów. Tylko czekaj, dam teraz spojrzeć. To, co mówiliśmy wcześniej, ale Michu, zanim się do tego odniosę, bo ty takie ważne słowa mówiłeś, ale coś się podziało z mikrofonem i tak zaczynasz troszeczkę trzeszczeć i niewyraźnie, żebyś mógł sprawdzić, bo naprawdę ważne słowa mówisz, a tutaj o Patryku. Ja poczekaj. Sprawdzałem, rok 2022 to są 4 produkcje, rok 2021 to jest 5 produkcji.
rok 2020 4 produkcje, 19 również 4, więc rzeczywiście i 18 również 4. Wcześniej się obijał tylko po dwa produkty dostawaliśmy rocznie, więc rzeczywiście no, lata 18, 19, 20, 21, no i 22, no to rzeczywiście Patryk, 4 filmy rocznie, także pięknie. 21 to chyba 5 produktów, tak, 21 to jest 5 produkcji, bo wtedy był Small World film i serial, Pitbull, film Oczy Diabła, a także film Small World, a także Miłość, Cimś Rymcim i Pandemia oczywiście, nie mówię o co chodzi, bo wiadomo. Powiedz mi, czy teraz mi się audio mocno zmieniło i czy dalej szumi mocno? Nie, teraz jesteś głośno i wyraźnie i nie ma problemu. Wtedy dobra, wiesz co, chyba miałem jakiś efekt włączony tutaj w tym i mogło coś po prostu się dziać. Dobra, trudno, powiedziałem, najwyżej będzie lekko zniekształcone już, myślę, że nadal będzie to słyszalne, dlatego no, to jest najgorsze, co jest w Patryku Wedze i właśnie powiedziałeś o, jak mówisz o niewidzialnej wojnie, to wszyscy, którzy nie widzieli niewidzialnej wojny, niech zobaczą, że Patryk Wega ma w ogóle problem z postrzeganiem tego, jak się promować. Bo Patryk Wega zapomniał chyba o tym, że mamy rok 2023 i robienie na edgy nastolatka, który jest taki mroczny, zły i tak dalej, jest już niefajne. Nikt tego nie traktuje za fajne, wszyscy traktują to za śmieszne, jest to cringe'owe i totalnie nie chcemy patrzeć się na takich ludzi. To nie są dla nas wyznaczniki. My możemy ich oglądać, nie wiem, w jakichś może serialach o seryjnych zabójcach, ale nie wiem, czy ludzie uważają, że Patryk Wega, jak pokazuje w filmie, jak on to jest tym mastermindem, który będzie manipulował ludźmi, nie mamy żadnych wyrzutów sumienia, jestem psychopatą i tam cały czas, on to w ogóle powtarza w wywiadach, że on jest psychopatą, zresztą ja tak nazwałem kiedyś swój program, Patryk Wega jest psychopatą, bo on sam to o sobie mówi, to jest jakby jego słowa, tak więc totalnie jakby idąc w to, no to ja nie wiem, czy ktoś lubi prawdziwych psychopatów. Ja nie wiem, czy ktoś lubi ludzi, którzy są antypatyczni. A Patryk Wega chyba w tym upatruje się swojej stylówki i przy okazji do tego jeszcze pakuje tego proroka, tak więc to wszystko dla mnie nie ma absolutnie sensu. Patryk, jeżeli tego słuchasz, bądź po prostu fajnym gościem. Jakby ja mam wrażenie, że więcej zyskasz. A ty lubisz zyskiwać, więc zyskasz więcej, będąc fajnym gościem. Patryk, pogadamy. Odnosząc się do samego filmu Niewidzialna Wojna, Rafał Zawierucha w roli Patryka nie tylko Rafał Zawierucha, bo tam jest chyba trzech Patryków bodajże. Mamy najpierw Patryka, który jest no, cztery. Masz cztery, co najmniej Patryków Wegi. Cztery Patryków. No i ten Rafał Zawierucha, który jest w tym filmie. I nie, to w tym momencie nie będziecie robili tego, tylko kupujecie ode mnie. Ja schokowałem całą giełdę i w ogóle. On ma taką twarz. I ja się zastanawiam, to już też teza, którą uknąłem, bo Rafał Zawierucha, no dobrze wszyscy wiemy, oczywiście wystąpił w filmie Quentina Tarantino, czyli dawno temu w Hollywood, zagrał tam Romana Polańskiego. I ja się zastanawiam, czemu on się pojawił u Quentina Tarantino. I taka jest moja teza, że Quentin Tarantino zobaczył Hawkeye'a, ten serial Marvela, i patrzy, ty, Adamczyk, on jest świetny, ty, oto jest ten, we are interrogating you, bro, rozumiesz? Mówi, i on chciał do niego zadzwonić, do Adamczyka, ale mu się palec omsknął i on zadzwonił do Zawieruchy, a potem kiedyś się już oczywiście okazało, że już kręcą, no to mówi, że nie będziemy go wysłać do Polski, no bo jak do Polski go wyślemy, a Ryanair jest drogi, to wszystko będzie kosztowało mnóstwo pieniędzy, ruch, a potem Patryk zobaczył, ty, on był u tego, u niego, był u Quentina, no to teraz przeleje na mnie siebie swoją boską moc, no i nie no, ja powiedziałbym, że w tym filmie się naprawdę inaczej. Są jak dla mnie dwie rzeczy, i to mówię co sensu, jak najbardziej bez przekąsu, dwie rzeczy w filmie Niewidzialna Wojna, które mi się podobają. Po pierwsze, może Michu, znasz nazwisko, to możesz mi zdecydować, aktor, który wciela się w postać, która była pierwowzorem chyba Goebbelsa, w którego się wcielił Andrzej Grabowski. Ta rzeczywiście rola mi się bardzo podobała, a także jeszcze jest w roli lekarza występuje Maurycy Kochański, a to jest aktor z kabaretu Pod Wyrwi Groszem. Te dwie postacie mi się w całym filmie bardzo podobają, ale oprócz tego nic w filmie Niewidzialna Wojna się nie zgadza. To nie jest, Michał mówił wcześniej, obejrzyjcie. Nie, nie oglądajcie tego filmu, naprawdę nie oglądajcie, bo to jest masakra. Ja wypuściłem jakiś czas temu na swoim kanale na YouTubie ankietę, wiesz, który film ma, znaczy nie ankietę, quiz, który film ma niższą ocenę, czy jest to Niewidzialna Wojna, czy jest to Pętla.
w tym momencie wam, drodzy widzowie, zdradzę. Pętla ma ocenę 3,3 na Filmwebie, Niewidzialna Wojna 1,9. To też nie jest to, że są dwie oceny, czy tam 3, nie, tych ocen jest mnóstwo. Wśród krytyków Niewidzialna Wojna ma 1,1. To nigdy by można było dać 0, to by dali 0, ale to jakoś tak to jest. Jak ty, no bo mówiłeś, że widziałeś Niewidzialną Wojnę i polecę, żeby ludzie obejrzeli, ja polecam, żeby nie oglądali. Jak ty to konstatujesz w ogóle? Ten film pełen zadęcia, pełen braku samokrytyki. Wiesz, kiedy on mówi, on tam do jakiejś tej 3-literówki, czy tam CIA, czy PKP, czy nieważne jak tam się nazywają, że ja nie chcę wyrobić waszego filmu za 100 milionów dolarów, ja będę robił większe filmy za potężniejsze. Potem ten jest film, który patrzyłem na IMDb, ten, który miał kręcić o tym panu za wschodniej granicy. Budżet... No, ale to jest Trinity. To Trinity. To już jest Trinity, to już jest zmienił tytuł, tak? No to w tym znaczy, momencie... wiesz, on... Miał być... War, czy jakoś tak, ale w każdym razie sprawdza, mówię, skoro odrzucił budżet 100 milionów dolarów, bo to wszystko te rzeczy było na legalu, no to pewnie będzie miał tutaj z jakieś 200-300, jak kurczę u Marvela. Się okazuje, że on ma budżet 12 czy tam 15 milionów dolarów, no więc rzeczywiście dużo jak na polskie warunki, może nie dużo, porządkę na polskie warunki, ale jak na światowe warunki, to jest nic. Znaczy, ludzie, którzy byli na planie, mówię o statystach, bo akurat do takich ludzi mam dostęp, którzy byli na planie Patryka Wegi, nowego filmu Patryka Wegi, no właśnie, to Trinity prawdopodobnie. No plany są w paru miastach, chyba się dzieją w różnym przedziale czasowym, tak można by stwierdzić, no ale stwierdzono, że to jest jeden z najmniej profesjonalnych planów, na jakich w ogóle się znajdowali. To może nie być wina samego Patryka, tylko agencji, która tam robiła, no ale no, nie wygląda to dobrze, zwłaszcza po tym, że chyba problemy finansowe mogły przyjść po paru ostatnich wpadkach, bo miał parę ostatnich wpadek, bo i miłość, seks i pandemia, i trzeba ci rynci i pandemia, bo nie wiem, czy mogę mówić takie słowa, powiedzmy to YouTube. Wyedytuję, nie ma problemu. Dobra. Później mamy no właśnie Pętlę, Niewidzialną Wojnę, to już nie były hity, to już w ogóle nie były hity. A Niewidzialna Wojna to tak bardzo nie hit, jak już tylko można. I tak jak pytałeś, jak ja postrzegam ten film, to jak tylko uzupełniając tego projektu, co było teraz, ale to jest totalny upadek. W sensie ja już nie widzę nawet takiej, wiesz, próby rozrywki u Patryka Wegi. Ja już nie widzę nawet takiej fascynacji, że tak powiem, jakimiś właśnie takimi sprawami kryminalnymi, do których on ciągle się odwoływa, bo jednak prawie każdy z tych filmów ma jakieś takie kryminalne zacięcie. Tam jeszcze oczywiście Miłość i Pandemia miały no tam inaczej, no bo tam jednak było parę bohaterów, tam bardziej chodziło o moralność właśnie, bo... No dobra, a ja jeszcze zaraz do tego dojdę, już odpowiem na twoje pytanie i zaraz dojdę do tego, że w ogóle Patryk Wega tworzy chrześcijańską paszę w Polsce, ale mało kto sobie może zdawać z tego sprawę. Jednak idąc, no to jesteśmy przy Niewidzialnej Wojnie. No i teraz tak, ja kiedyś mówiłem, że Patryk Wega z każdym kolejnym filmem lepiej sobie radzi. Ta narracja jest jakaś taka lepsza, mówię, jakoś te zdjęcia lepiej wyglądają, mówię, okej, myślę, że któregoś dnia mu się uda. Jesteśmy przy Niewidzialnej Wojnie, jego podobno ostatnim zrobionym w Polsce filmie, potem miał tworzyć już tylko za granicą, miały tu już być wielkie światowe gwiazdy i tak dalej, no i no dobra, no i nagle się okazuje, że Niewidzialna Wojna jest okropnie napisanym filmem. To znaczy ten film ma po prostu, to nawet nie jest film, bo to są ludzie, którzy wchodzą na scenę teatru i zaczynają mówić, co się dzieje, zaczynają mówić wszystko o swoich emocjach, o swoich jakichś zachowaniach. Znaczy, najczęściej jest to po prostu Patryk Wega w jednej z czterech wersji. Dziecka, przepraszam, nastolatka, jest, że tak powiem, pulchny Patryk Wega, którego gra zupełnie inny aktor, ale podkłada mu dubbing Zawierucha. No ja i jest Zawierucha, który gra w ogóle Patryka Wege regularnego. Ale i Patryka Wege... stwierdzenie gra, no to nie pasuje nawet. Okej, znaczy wiesz, no robi to, co mu reżyser kazał. Jakby nadal jest prowadzenie aktora, że jest jakie jest, to jest. No i autentycznie w tym filmie są sceny, jak na przykład młodociany Patryk Wega zaczyna handlować narkotykami, no i Patryk Wega wchodzi do kuchni, gdzie jego mama coś tam robi i mówi, mamo, zacząłem handlować narkotykami, sprzedaję tam, nie wiem, kokainę dla ciebie, zobacz, to są pieniądze, przyniosłem je dla ciebie. A ta mama tam go ściska i mówi, o, dziękuję synku za to, że sprzedajesz te narkotyki dla mnie. I wiesz, jakby, i totalnie te dialogi, one wszystko tłumaczą. Wiesz, nie ma sceny w stylu, że Patryk Wega na coś trafia,
i tam nagle, wiesz, coś tam rozwiązuje i tak dalej. Nie. Patryk Wega przychodzi i mówi, napiszę najlepszy serial na świecie, to będzie najlepszy kryminalny serial, jaki w życiu widzieliście. To będzie serial o prawdziwym życiu, będę robił do tego research i będę robił tam rzeczy i będę robił to i tamto i tamto. I potem to się dzieje. W sensie on nam opowiedział to, co za chwilę się dzieje i to w ogóle tak wychodzi. A i jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że siostry Wachowskie ukradły Patrykowi Wedze pomysł na sceny z Matrixa, w ogóle jest mesjaszem kina i powinniśmy go czcić i w ogóle ten, tylko że ten film, i teraz myślicie wszyscy, że to jest takie megalomańskie, bo jest, tylko że megalomańskie wedle Patryka Wegi, więc finalnie wychodzi po prostu diss. Wychodzi diss na samego siebie, bo nagle się okazuje w tym filmie, że on jest niemiłą osobą, jest kłamcą, jest w sumie psychopatą, jak sam chce na siebie mówić, ale jest też po prostu w postać z tego filmu, Patryka Wegi, z filmu Niewidzialna Wojna, który reżyseruje, pisze Patryk Wega, jest niespecjalnie bystra. To jest ktoś, kto w zasadzie tam się jasno przyznaje, że nie ma żadnego przepisu na kino, jak co niektórzy mówili, on ma farta i kolejne upadki przed sobą tak naprawdę. Jest dziecinny, jest naiwny, jest i tam dosłownie przypadki go ratują od tego, żeby on już nie upadł 5 razy w swoim życiu przez swoją nieporadność. Więc no Patryk Wega tworzy, nie wiem, a może to jest takie szczere, ale z drugiej strony to jest wszystko tak ugryzione cool, że ja wierzę, że Patryk Wega wierzy, że po tym filmie my mamy uznać, że on jest... To jest facet. On w ogóle w pierwsza scena w Emiratach Arabskich wchodzi do jakiegoś takiego pokoju, gdzie jest kupa szejków i on tam siada i mówi, że będzie robił film, czy coś takiego, że potrzebuje waszych milionów i tak dalej, i tak dalej. Jedzie ma jakimś Maybachem, tam drogie samochody i tak dalej. Więc... Zegarki, wszystko, tak. Tak. No z wywiadów też wychodzi, że ma bardzo drogi zegarki, ale no mówię, ja nie wiem, po co jest ten film. Po co? No bo Patryk Wega chciał go zrobić, no to mógł sobie zrobić, no ale nie płynie z niego rozrywka, nie płynie z niego fajna przygoda, bo to nie są ciekawe przygody. To jest facet, który no robił karierę, ale taką nieciekawą, taką wyjątkowo nieciekawą. To nie jest Wilk z Wall Street. To nie są żywoty tego typu. To jest Patryk, który raz idzie do telewizji, mówiąc, zrób serial. To jest Patryk, który później mówi, że o nie, papież umarł, to mój film się gorzej sprzeda, bo żałoba będzie, więc to są takie wydarzenia. A jak ci się podobał jego egzamin do szkoły reżyserskiej? Do kinówki? Tak. Patryk Wega, który po prostu robi... Łup, po prostu ja tu nie będę, wy się nie znacie na kinie. Ja tam, bo tam, poczekaj, jak ta scena dokładnie wygląda, bo ja już oglądałem trochę temu, jeśli dobrze pamiętam. Oni tam go pytają oczywiście, czy zna pan twórczość tak. Bergmana i w ogóle mówi, znam Bergmana, ja to wszystko oglądam, ale ja znam takich twórców, o których wy nawet nie macie pojęcia. Dlatego w tym momencie ja nie będę tutaj nic zdawał, ten egzamin już jest zakończony, ja będę wielką gwiazdą, ja zrobię wielkie kino, ja pojadę do Hollywood, żegnam państwa, bierze indeks czy coś i zmyka po prostu. Znaczy właśnie, że oglądam taki, znaczy ja nie wiem, czy Patryk Wega oglądał jakichś twórców, wiem tyle, że nie tak dawno odkrył Terensa Malika, bardzo niszowy twórca, który... Znaczy ciekawy, ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że skoro jesteśmy przy twórcach, których oni nawet nie znają, no to Patryk Wega niedawno poznał Terensa Malika. Poznał go do tego stopnia, że aż mu splagiatował scenę w swoim filmie, więc jakby w pętli mamy dosłownie te kosmosy takie od Malika z Drzewa Życia, gdzie tam mamy Lacrimosę w tle. No zostały dosłownie przez Patryka i później ten styl taki Jezu Lubyskiego tam próbował imitować z jakimiś takimi scenami z życia i tak dalej. Więc ja bym tak jakoś... Niech on może nie ogląda za dużo, bo coś czuję, że będzie bardzo więcej takich inspiracji. Jego filmy zaczną być takimi składakami scen z innych, tylko że nie jak u Tarantino. Patryk, to nie jest jak u Tarantino, to nie tak powinno wyglądać. Ale no jakby... Więc tutaj bym zaryzykował, że mógł ich okłamać na tym egzaminie. No ale... Chyba tak. Nas wszystkich. Dotarł... Aktor się nazywał właśnie ten, który mówiłem, że mi się podobał, Artur Dziurman, i on wystąpił w roli policjanta Jacek
Masalski, Metyl. Właśnie to o tę rolę mi, że mi się podoba. O Metyla, no. Tak, no bo rzeczywiście Niewidzialna Wojna to, jak zacząłem oglądać, mówię, kurczę, wieża tutaj Kubrick, mówię, co tutaj się dzieje? Potem Sergio Leone, chyba dobrze, zły i brzydki, mówię, ja cię kręcę, jak on to zrobił? A potem się na przykład dowiadujemy dokładnie, że no, on wcześniej wymyślił ten motyw z tymi zdjęciami, z ujęciem poklatkowym. Czego mi bardzo brakuje w tym filmie, oprócz tego oczywiście, że mamy wszystko tak podane kawą na ławę, tak bezczelnie wyłożone, że tam nie ma w ogóle żadnej krytyki. On mówi do tej matki właśnie, Anna Mucha w tejże roli, skądinąd aktorka, która miała w swojej karierze dobre role, mówi do niej właśnie, sprzedaj narkotyki. A teraz, mamo, to ja będę handlował pirackim oprogramowaniem, a teraz będę robił to. Proszę bardzo, mamo, tutaj masz Porsche dla ciebie, to jest wszystko zrobione. I to jest wszystko tak na jednym wdechu i w ogóle jego wyraz twarzy jest mniej więcej taki jak mój i on mówi, bo ja w tym momencie będę dobry, ale i tak dalej. I w ogóle. I tak się zastanawiałem, Nie mogę za bardzo się wypowiadać na temat Rafała Zawiruchy, bo to była druga produkcja, w której go widziałem, chociaż może były tam jakieś inne filmy, w których powiedzmy gdzieś tam, wiesz, był jakiegoś grał pijaka w Rowie twarzą w dół w trzecim rzędzie czy coś, może w ten sposób, ale ja ze swojego doświadczenia wiem, że tak jak mówiłeś wcześniej, tak Krawiec Krajak materiał staje, tak Rafał Zawirucha zagrał, jak wymagał od niego Patryk Wega, więc czy możemy, w tym momencie tak już tutaj powołujemy się oczywiście cały czas na to, co się ma wydarzyć, czyli 2023 rok to film pod tytułem Znajdę Cię, 2024 Trinity, czyli ten zagraniczny twór. Czy możemy, powiedzmy, uknąć taką teorię, że Patryk Wega skończył się na Kill 'Em All, czyli Niewidzialna Wojna, no, może to nie jest Łabędzi Śpiew, bo Łabędzi Śpiew nam się wydaje z czymś, to powiedzmy, jakie tam było apogeum czegoś, ale czy rzeczywiście Patryk Wega Niewidzialną Wojną powiedział dziękuję bardzo, tak jak z tym egzaminem, to ja już nie będę, wiecie, tutaj się uczył, że dziękuję bardzo, to ja już tutaj nie będę filmów robił, bo wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Teraz robię Niewidzialną Wojnę, która według mnie jest filmem genialnym, osobistym, bardzo ważnym, bo skoro film nie tylko reżyserujesz, ale produkujesz, piszesz scenariusz i to jest film o tobie, no to chyba bardziej wewnętrznego, bardziej teoretycznie osobistej produkcji nie da się zrobić. A tutaj no, to nie jest, Michu, tylko twoje zdanie, to nie jest tylko to, że Skruch sobie gdzieś tam wymyślił, ale nie tylko krytycy, ale to, co najbardziej go zawiodło, to widownia, która bardzo często, pomimo tego, że krytycy powiedzieli, dajcie spokój, ten film jest słaby, a my idziemy, oglądamy i rzeczywiście fajnie się bawimy, bo dostaliśmy w tym filmie to. A tutaj Niewidzialna Wojna leży na wszystkich frontach, nomen omen. No tak, znaczy... Patryk Wega nie powiedział ostatniego słowa, to na pewno. To jest akurat ktoś, kto zawsze będzie wracał. Znaczy ja mu nawet życzę jakiegoś powrotu. Ja na przykład uważam, że wiesz, że to jest człowiek, który ma takie doświadczenie w produkcji obecnie, ma tyle takiego skilla, którego można wykorzystać, wspaniale można wykorzystać. Wiesz, ma jakieś wyczucie jednak takiego, powiedziałbym, tematu i tak dalej, że jakby go ktoś okiełznał, to by mógł być bardzo kompetentny twórca. Tylko, że Patryk Wega nie może okiełznywać Patryka Wegi. I ja teraz trochę tak zaznaczę, ja wiem do widzów, że ja tu często trochę sobie robię takie podśmiewujki i tak dalej, no ale no, też taka konwencja troszeczkę, że sobie tutaj śmieszkujemy. Nie można mówić na 100% poważnie, bo byśmy pewnie zwariowali. Tak, ale no, ja się boję, że Patryk Wega po prostu nie zawróci z drogi, na której teraz jest i on ostatecznie zacznie robić filmy w Stanach, ale to będą filmy dla Pure Flixa. Pure Flix to jest po prostu wytwórnia, która tworzy filmy chrześcijańskie. I ja mam wrażenie, że to jest i jakość, i jakby tematyka, która Patryka interesuje. No i jakaś taka jego misja, no bo ja bym też chciał przypomnieć, że on w przeszłości, już jak się cofniemy teraz, trochę jeszcze od Niewidzialnej Wojny, no to mamy Oczy Diabła, w których, znaczy od razu mówię, to prawdopodobnie jest najpaskudniejszy twór Patryka Wegi. Oczy Diabła są dostępne na YouTubie, jest to podobno według Patryka Wegi dokument, gdzie on ratuje życie dziecka sprzedanego gdzieś tam, ale jest to po prostu zabieg marketingowy, znaczy w mojej opinii oczywiście, do filmu Small World i kolejna próba tego, żeby Patryk Wega został bohaterem, bo jeśli to jest dokument, no to jest najgorzej zrobiony dokument ever. To są po prostu zamazane plamy i na wiarę mamy uwierzyć, że tam się dzieją jakieś straszne rzeczy. Nawet na Filmwebie ten film jest opisany jako pseudodokument. W sensie tak, jest to... Dokumentalizowany, tak. No, czyli to samo byście zobaczyli, widzowie oczywiście, byście zobaczyli pod
trudnymi sprawami, pod wszystkimi dokumentary i tak dalej. Mięsne jeże. Nie ma żadnych dowodów, żadnych, że to, co widzimy w tym materiale, ma miejsce i że to, co widzimy w tym materiale, jakkolwiek zaszło, bo tu nie ma twarzy i tutaj są jakieś takie straszne rzeczy, typu tam koleś mówi nagle to, jakby się zastanawiał, no byłem tam i tam była krew na ścianach, w ogóle to mordowali, wszystko było. Ale Patryk Wega oczywiście zrobi tylko to, żeby on został bohaterem i nikogo nikomu nie wyda, bo on jest taki wiarygodny, jakby nie namierzy i jakby on tam było, że zaczął pisać z jakąś panią kongresmen czy coś takiego, ale nie, to jest najobleśniejsza promocja, jaką on mógł sobie zrobić, ale właśnie, tam jest ta misja, tam jest ta religijność jego, tam jest to jego bohaterstwo. Ja właśnie o oczach diabła kiedyś nawet chciałem zrobić osobny program, jak manipulanckie to jest, jeżeli ktoś tam, bo tam jest dużo komentarzy pochwalających, dużo komentarzy, które mówią, znaczy mogą być wykupione, ale dużo komentarzy, które mówią, że nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją, to jest znowu bardzo zmanipulowany, tak. No nie ma bardziej manipulanckiej formy wideo niż Oczy Diabła, no ale później, już zostawmy te Oczy Diabła, po prostu są paskudne, od razu wszystkim mówię, to jest najgorsza robota, jaką można wykonać. Ja tylko chciałem dopowiedzieć tego, że tutaj właśnie, że 2 lutego 2021 opublikował w serwisie YouTube film dokumentalny Oczy Diabła, opowiadający o handlu dziećmi, między innymi sprzedaży i siatkom pedofilskim i nielegalnym klinikom trudniących się przeszczepień. Po upubliczeniu materiału rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wystosował do prokuratury prośbę o wszczęcie postępowania w sprawie ujawnionych przez Wegę faktów. W osobnym postępowaniu sprawą zajęła się Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Więc rzeczywiście to gdzieś tam się poruszyło. Na razie nie ma żadnych informacji, co się wydarzyło. Jak sobie będę wiedział, to wam powiem. A oczywiście to, co ja teraz powiedziałem, drodzy widzowie, jest wypikane, bo nie mogę, ale sprawdźcie sobie na Wikipedii, chociażby jest to dokładnie wypisane. Znaczy, to co przeczytałeś, mówi nam tylko o tym, że ktoś się przejął. I to nie był Patryk Wega, ale że ktoś się przejął i teraz zobaczymy jakby co z tym dalej i czy te fakty jakkolwiek znajdą potwierdzenie. Bo dziwnym trafem wszystko to, o czym on mówi w tym materiale, pojawia się w Small Worldzie. W sensie te opisy, które tam są, pojawiają się w filmie Small World. I teraz można by podejrzewać, czy to są zasłyszane informacje, które on przelał w Small World, czy Small World, który już wtedy był w produkcji, miał te obrazy, więc komuś zależało, żeby je podpromować tym dokumentem. Więc jakby naprawdę, naprawdę kiepska robota, ale potem, delikatnie mówiąc, mamy przecież kolejne filmy. I teraz nagle po Oczach Diabła mamy właśnie, wiesz, Miłość ten i Pandemia i nagle tutaj się okazuje, że to jest kolejny moralizatorski film o nawróceniu, o takiej potrzebie powrotu do konserwatywnych, wiesz, totalnie zasad życia, o znowu toksycznych kobietach, które mogą kogoś zniszczyć i tak dalej. No to jest kolejny okropnie moralizatorski, religijny film, bo on ma bardzo dużo w sobie religii Patryka Wegi. W Small Worldzie dosłownie nasz bohater walczy z diabłem. W sensie to nawet już nie jest mówione inaczej niż to, że tam jest diabeł, z którym on walczy z pokusami i tak dalej. To jest po prostu pojedynek człowieka z szatanem. Niewidzialna wojna, no to jest dosłownie religijne kino od pewnego momentu, kiedy on dochodzi do nawrócenia, on ściąga z siebie złoto, tam rzuca w kościele, wyciąga pieniądze, odrzuca to wszystko. Prowadzane egzorcyzmy. Tak, jakby totalnie są tutaj rzeczy, które jakby nam mówią, że tylko Bóg może pomóc Patrykowi Wedze i Bóg chce to zrobić, więc to jest to. Ostatni Pitbull za granicą jest w ogóle tytuł Exodus i jest w ogóle jakimś przepisaniem, już coś takiego, Księgi Wyjścia, ale jest jeszcze wcześniej była Pętla, a Pętla jest opowieścią o synu marnotrawnym, tylko przepisaną na nową modłę. I bez dużego spoileru, na końcu, dosłownie, ostatnie sceny, przychodzi bohater tego filmu, który do tej pory jest normalną osobą, wypowiada się normalnie i tak dalej, i nagle ktoś do niego mówi, że tam, ojcze, jak możesz na to wszystko pozwolić? A on mówi, nagle tak z pełną powagą, aktor mówi, należy się weselić, że ten brat twój, który się zagubił, odnalazł się. I tak, znaczy tam już nie powiem dokładnego cytatu, był zagubiony, odnalazł się. Po prostu jest to z przypowieści o synu marnotrawnym. Jest to dosłowne cytowanie Biblii pod koniec. I na początku mamy ten kosmos, mamy jakby te wszystkie takie boskie interwencje, które jakby.
Absolutnie można powiedzieć, że no, jakby Patryk Wega już robi kino religijne, bardzo niesmaczne w ogóle, więc ja bym się, jeśli on pójdzie tą drogą, i to jest też, co myślę, będzie drażniło widzów, zresztą myślę, że już drażni, patrząc też po tym, że oni nie chcą przychodzić na te filmy, ale też dlatego, że no, sposób Patryka Wegi jest być może fajny raz na rok, ale nie 4 razy do roku i okazuje się, że produkty też trzeba umieć serwować. Nie, nikt nie robi nowego iPhone'a 5 razy w roku, bo nikogo na to nie będzie stać i wszyscy jakby stracą zainteresowanie. Wydaje się nowy model co w zasadzie 2 lata, bo zawsze mamy powiedzmy tam nie wiem, 10, potem 10S, a potem mamy 11. Wiesz, jakby jakoś to cedzimy, jakoś to jest rozdzielane. Nie, Patryk Wega stwierdził, że dam wam wszystko naraz w tym momencie, bo zarobię tyle samo. No, no nie jest to zbyt dobra strategia, a przynajmniej już nie jest. Może był moment, w którym była, ale już teraz średnio. Wiesz, może iPhone odrobił swoją lekcję i wiedzą, że skoro ktoś podpisuje kontrakt na 2 lata, to nowy telefon będzie za 2 lata i tak dalej. Ale oni dokładnie wiedzą co robią. Tak właśnie teraz zerknąłem, mówiłeś akurat o tych zagranicznych tytułach, to rzeczywiście zgadza się, zerknąłem na IMDb, jaką ma ocenę Niewidzialna Wojna, więc ma jeszcze niższą niż na Filmwebie, bo tutaj jest 1,6, więc jeszcze gorzej i to jest chyba jeden z 50 najgorzej ocenianych tytułów na świecie, w światowej kinematografii, czyli w ciągu na dzisiaj 128 lat, od kiedy powstał pierwszy film, więc rzeczywiście no jakiś to wyczyn rzeczywiście Patryka Wegi jest, co by tutaj nie mówić. Ale też zobacz, że na przykład jeśli Trinity utrzyma swój tytuł, to oczywiście wiemy, no Trinity Trójca może się odwołać do wielu rzeczy, ale zaraz po innym angielskim tytule Exodus, no jest to dalej jakaś taka, jakiś religijny vibe w tym wszystkim jest. No i ja się boję, że to nam mówi tylko tyle, że kolejne filmy Patryka Wegi będą szły trochę w duchu Patryka Wegi tego z Niewidzialnej Wojny. Tak więc on nie wyniesie lekcji z tego, no i to jest prosta droga do tego, żeby w końcu zrobić być może największy film w jego karierze, czyli Bóg nie umarł 6, jestem wybrany i Patryk Wega zagra główną rolę, więc to... Będzie jak Mojżesz, rozstąpi się Bałtyk i będziemy śmigać po nim, może rzeczywiście jakiś taki... Ale... To pewnie byłby największy i największy budżet w jego karierze i pewnie byłby to też najlepiej zrealizowany film, bo zaskakująco im dalsze części Bóg nie umarł, tym lepiej to wygląda i nawet da się oglądać już pod koniec, więc no jakby tutaj nie wiem, no ale mówię, no Patryk błądzi i jeżeli znowu nie zrobi jakiegoś takiego fikołka, no bo umówmy się, ta religijność też była pewnym fikołkiem w pewnym momencie. Była to Volta, To, no to kurczę, no może po prostu skończyć średnio, albo wręcz przekornie, może to go doprowadzić do ciekawych rzeczy, bo wiesz, tak czysto patrząc na jego karierę, no jakby konserwatywni twórcy, którzy tworzą takie swoje rzeczy, które potrafią połączyć kino popularne właśnie z jakimś takim kinem, nazwijmy to propagandowo-misyjnym, no to on może się sprawdzić i naprawdę mógłby na przykład zrobić film, i to bez żartu, za duże pieniądze, ogromne, z jakimiś znanymi aktorami, ale właśnie dla producenta na przykład chrześcijańskiego gdzieś tam w Stanach. I może to by była jakaś jego furtka, żeby kiedyś zrobić coś innego, jednak no niestety, no tutaj jeszcze pytanie, czy nadrobi jeszcze kwestię stylu, czy nadrobi kwestię wyczucia i czy ktoś mu powierzy jakikolwiek projekt, bo to też trzeba mieć bardzo, bardzo dużo szczęścia. No zobaczymy. Bagińskiemu się udało. Proszę bardzo, patrz jak długo się stara Patryk Wega, a proszę bardzo, to Bagiński wchodzi i robi sobie Nagle Rycerzy Zodiaków dla Sony, więc można. Może Patryk dostanie aralkę do zrobienia, kto wie. A wiesz, nie będziemy mówili o jakości nowego filmu Bagińskiego, bo oceny są bardzo różne na Rotten Tomatoes, po prostu film został zjechany, ale ja osobiście... Mówimy o fakcie zrobienia, jeszcze nie oglądamy. Samo dokonane, jak najbardziej nie mówimy o jakościowym. Tak tutaj patrzę, bo mam tutaj oczywiście płytę, film Patryk Wega, Nowe Porządki, jest tutaj napisane Nie ma miękkiej gry. Mi się oczywiście od razu przypomniał tekst piosenki Debilio Cudenso, gdzie on nam się właśnie śmieje, że nie ma miękkiej gry. U Patryka Wegi nie ma miękkiej gry. Czy wydaje ci się, że mimo wszystko, no dobra, on, żeby zaistnieć na światowych rynkach, będzie mu bardzo trudno, żeby tam właśnie, tak jak mówiliśmy, jakiś, powiedzmy, Michael Bay czy inny Joel Silver powiedział, słuchaj, Patryk, masz tutaj 50 baniek, zrób dobry film. Czy w Polsce,
ktokolwiek będzie miał jeszcze ochotę pójść na Patryka, zobaczyć jego film, czy rzeczywiście ludzie po tym zjeździe, który ostatnie kilka jego produkcji nam zaproponowały, stwierdzą, nie no to ja pójdę jeszcze raz, dam mu szansę, no bo wiemy, że u nas ta pamięć jest krótka i byli twórcy, którzy powiedzmy pewne rzeczy tam robili, potem zapominaliśmy, jakieś były przekręty, coś tam, wiesz, ktoś tutaj jechał autem nie tak jak powinien, ale my to zapominamy i mówimy, okej, no to spróbujmy jeszcze raz. Czy Patryk Wega, umówmy się, w Polsce ma jeszcze szansę zaistnieć w jakiś znaczący sposób? No, na dwa sposoby. Pierwszy to jest, jak Patryk Wega w końcu zrozumie. Znaczy, ja życzę ci tego, Patryku, bo jakoś z jakichś przyczyn, chociaż mówię, nie lubię go też jako osoby, po wywiadach oczywiście nigdy się nie poznaliśmy prywatnie, to jednak wierzę, że każdy może się jakoś tam zmienić, więc jak da ludziom odpocząć, jak wróci z produktem nowej jakości, bo dla widzów nowe Pitbulle Kobiety Mafii to była jakaś nowa jakość, te wiesz, służby specjalne, no to jeżeli on da od siebie odpocząć, wróci z jakąś nową jakością, to jak najbardziej w Polsce myślę, że ludzie sobie przypomną bardzo szybko, kim był Patryk Wega, jeżeli zwiastuny i wszystko będzie wyglądało fajnie i będzie to wyglądało jak jakiś taki, wiesz, krok naprzód, a nie kręcenie serii o serialu do kina, tylko że każdy odcinek ma innego bohatera, no to tak. To mi się wydaje, że promocja zrobi swoje, zresztą powiedziałeś, Patryk jest świetnym marketingowcem, umie też budować swoją markę. Nawet jeśli pójdzie w te tony, że on jest takim twardzielem kina, który robi twarde kino, dobrze, niech sobie w to pójdzie, chociaż wiemy, że jest to grubymi niśmi szyte, ale dobra, niech sobie w to pójdzie i myślę, że wtedy ludzie pójdą. Tylko że no, Patryk Wega już nie chce tworzyć dla polskiego widza, przynajmniej on tak stwierdza, bo no jakby wręcz w swoim filmie Niewidzialna wojna, który jest to jakimś naszym takim, wiesz, punktem odniesienia, no mówi wprost, że Polska to nie jest w ogóle miejsce na karierę. To jest tam w zasadzie jakieś małe budżeciki i tak dalej i on zawsze będzie dążył do tych Stanów. Więc on, ja myślę, że on sam może sobie to ograniczyć, jeżeli nie zrozumie, że w Polsce jest najbardziej kochany, że nikt go tak do siebie nie przytuli jak Polacy, no to będzie chciał robić za granicą. Jest zadziorny, jest uparty, ma jakieś tam swoje kontakty, może mu się udać, tak więc widzowie w Polsce drugi raz, tym drugą metodą może być to, że ktoś będzie promocja w stylu międzynarodowy film polskiego reżysera. Jeżeli Patryk Wega wróci z taką produkcją, bo ja nie wykluczam tego, no to nagle wszyscy pójdą zobaczyć, co tam się naszemu robakowi udało i wiesz, no i chętnie będą chcieli to obejrzeć w takim dobrym scenariuszu oczywiście, bo też pytanie, co to będzie, więc no może wrócić, no ale też ma bardzo dużo okazji do tego, żeby jeszcze raz się wywrócić, a nie wrócić i jeszcze pokazać bardziej, no że no ten nowy Patryk Wega, który się odnalazł po jakimś tam czasie, znowu upadł i teraz znowu musi się odnaleźć. No i pytanie brzmi, wiesz, jeszcze jak tam mu idą biznesy, jak tam ci wszyscy jego ludzie, którzy fundowali te filmy, czy oni dostali takie zwroty, jak powinni i tak dalej, no bo wiesz, kasy trzeba szukać. Jak ten film... Pytanie też brzmi, kiedy znowu zacznie być aktualnie, bo Patryk Wega na przykład z botoksem wszczelił się super, z polityką wszczelił się super, tylko polityka była złym filmem. On sam go zresztą krytykuje. Patryk Wega sam twierdzi, że nie powinien nigdy zrobić polityki. Ciekawe dlaczego, ale no totalnie, wiesz, jakby wszczelił się. No ale nagle mamy miłość Chin i pandemia i nagle się okazuje, że co? Że to jest film, który był po pandemii. Nagle wszyscy ludzie, którzy mogli, wiesz, totalnie zwajbować z jakimiś emocjami, które tam są, nie, jakby totalnie, wiesz, ten film był już za późno, był przestrzelony. Teraz ma wyjść Trinity, które ma być tym filmem o Putinie i nagle się okazuje, że, znaczy tak słyszałem, że to ma być ten dokładnie film. Okej, jakby go zrobił rok temu, miałby hicior, absolutnie hicior. Teraz mam wrażenie, że już się rozmył temat, więc kiedy znowu, wiesz, jakby Patryk musi, jeśli chce być tak aktualny, no to musi wjechać na aktualną falę. Może on chyba, że dlatego kręci tych 5 filmów rocznie, bo powiedzmy te trendy się tak szybko zmieniają, że stwierdził, okej, no to robię wtedy, a wtedy nagle się okazuje, że no chce dopracować ten film Trinity, chce rzeczywiście sprawić, że coś będzie, a może on wie coś, czego my nie wiemy i rzeczywiście ten temat za rok znów będzie
tak bardzo aktualny. No, oby nie. On stwierdzi, że tak, że miał dane tajnych wywiadów, które przyniósł mi szczur z plecakiem i on mi je dał, bo jestem takim fajnym gościem zaufanym i służby chcą mi dawać swoje tajne informacje, a poza tym to je wykradłem, na takiej linie się spuszczałem nad laserami i tak dalej, więc... Do głównej siedziby ZUS i tam w ZUS po prostu to wszystko było, także... Mhm. Więc on zawsze sobie wszystko na swoją korzyść powie, chyba że czeka na śmierć Władimira Putina, ja bym akurat byłoby spoko, więc jakby ten, więc jakby co to... Będę musiał pewnie wyciąć, Michu. No dobra, ale dobra, ale no to wytniesz, ale nie sobie wtedy i nie czeka na ostatnią scenę po prostu, aż się dogra, tylko że długo może czekać, więc zobaczymy. I dlatego ja nie chcę wróżyć z fusów. Od tego jest wróżka Patryka Wegi, na którą on się powołuje w swoim filmie Niewidzialna Wojna. Ja wiem, że ma dużo dróg, którą wybierze, to zależy tylko od Patryka. Ja jak zawsze mu życzę, żeby on był, po prostu odnalazł w sobie w końcu fajnego gościa, bo wierzę, że tam leży jakiś taki mały pokład tego, takiego gościa, który nie musi udawać, że jest mroczny, fajny, inteligentny i tak dalej, tylko był szczery ze sobą i wykorzystywał swoje prawdziwe zalety, więc ja mu tego życzę. No ale na razie jest źle, no i twórczo, i tak pod względem prywatnym. Ja mówię oczywiście nadal dalej o wywiadach, o tym, no się po prostu nie wpisuje w format kogoś, z kim ja bym chciał mieć w ogóle do czynienia na każdej z tych płaszczyzn, więc... No Patryk, dużo bojów przed tobą, no ale walcz sobie, walcz. Niewidzialną wojnę odbywaj dalej. Zgadza się, że my z Drówka, tym bardziej, że jak Michu mówił, że są problemy finansowe, zgadza się, że to powiem, też mam swoje dojścia i wiem, że ostatnie, no już nie tylko Niewidzialna wojna, ale ostatnie filmy aż od czasu właśnie Pitbull, ten z 2021 roku, to był ostatni film, który przyniósł mu jakieś tam zyski, a potem Patryk Wega ma kolosalne problemy finansowe i to się rzeczywiście na razie nie zmieniło. Domyślam się, że pewnie może się nie zmienić, tym bardziej, że on do pewnego momentu mówił, mnie to nie interesuje zupełnie, ja swoje filmy sam finansuję, ale potem się okazało, że w pewnym momencie zgłosił się do PISF, ja wiem, że mam tak, ale tam jest FY na końcu, po to, żeby otrzymać pieniądze, no bo już rzeczywiście nie był w stanie, chciałbym powiedzieć, wyprodukować tego filmu na takim poziomie, jaki by chciał, no ale wiadomo, jaki ten poziom, jeżeli drogi widzu, droga widzko, widziałeś, no to wiesz, jak to wygląda. No właśnie, to jest w ogóle też, wiesz, jakiś przełom, że nagle PiS w to wszystko wchodzi. Jest to jakieś nowe połączenie dla Patryka Wegi i jego z państwem i tak dalej. Zaczynamy to zastanawiać, jak to może później wyglądać. Jeszcze ja się tam boję o bardzo wiele rzeczy w tych jego kolejnych filmach. No ale no faktycznie, jest to jakiś nowy wątek dla niego. Wiesz, zobaczymy, czy będzie reklama cinkciarza w kolejnym jego filmie. Czy też... Cinkciarz ostatnimi czasy, tak? Bo ta jego... Lokowanie produktów rzeczywiście jest tak chamskie, wulgarne, takie po prostu piąchą w nos, że to po prostu aż wiesz. Ja rozumiem, bo to też, słuchajcie drodzy widzowie, to nie to, że Patryk Wega nagle wymyślił lokowanie produktu. Nie, spokojnie, to już nawet... dawno, dawno temu, ale tylko na przykład chociażby Powrotu do przyszłości słynnego oczywiście i auta DeLorean, którym się porusza Doc Brown, kiedy Robert Zemeckis napisał scenariusz i on to dał oczywiście osobom, które się zajmują lokowaniem produktu, no to przyszli do niego i mówią, słuchaj, dostaniemy od Forda, dostaniemy tam 50 tysięcy dolarów i ile chcemy aut, jeżeli Doc Brown zamiast DeLoreanem będzie jeździł Mustangiem. No to Robert Zemeckis mówi, Doc Brown nie jeździ jakimś cholernym Mustangiem, dawaj mi tutaj DeLoreana, więc to już jest od dawna. Patryk tylko to w pewien sposób, no znowuż użyję tego, wiem, że to jest tandetne, ale w wulgarny sposób nam to przedstawia. Ja teraz wiem, że oglądamy Pytanie na śniadanie, kawa czy alkohol i tak dalej, te wszystkie inne śniadaniówki. Tam już mamy, dzisiejsza herbatka, to jest rzeczywiście Earl Grey firmy tej i tej, a noszę ciuchy od Szmateksu ABC, a Michu ma czapkę, która przysłała mu firma Hawaii Incorporated. No ale tak to rzeczywiście jest, a Patryk to już doprowadza do granic. Znaczy... On kiedyś w ogóle w wywiadzie mówił, że takie lokowania produktów muszą być lepsze, gorsze i tam mówił, że zależy jak to się zaimplementuje, będąc tam oczywiście obrońcą dobrego smaku w tym, bo to jest jeszcze inny motyw, to jest to właśnie kolejny poziom tej tandety, o której mówiłem wcześniej u niego. Ja wiem, mówię znowu mocne słowa, bo tandeta i tak dalej, no ale i wiemy, że Michael Bay to na przykład robi, że jego bohater nagle z jakiś napój się wysypuje podczas walki wielkich robotów. On jest zziajany, więc bierze ten napój, odrywa ten, pije, wiesz, i idzie dalej. I spoko, ja rozumiem, że takie rzeczy się dzieją, no ale
Mało kiedy. Myślę, że mało kiedy. Tylko chyba widziałem to na jakichś takich, wiesz, rzeczach typu klam, typu na wspólnej, że co tam jesz? No smalczyk roślinny, najpyszniejszy i tak dalej. Że sceny są ugrywane pod, wiesz, pod reklamę produktu. No i, no i Patryk robi to samo. Wymieniłeś i pandemia. Jest scena, gdzie pewien nawrócony bohater chce ratować dzieci w Afryce, gdziekolwiek po prostu, biedne, głodujące dzieci i tam wysyła im pieniądze i jakaś siostra zakonna tam mu dziękuje, ale mówi, że przyszło za mało. On mówi, jak za mało? Przecież wysłałem dobrą kwotę. I nagle sprawdza, że bank oszukał go na przelewie, znaczy nie oszukał, tylko wziął prowizję za przelew, coś tam, coś tam, coś tam, dzwoni do tego banku, zaczyna mówić, że to ja pomagam dzieciom, a wy robicie to, to i to, jesteście podli, coś tam. Nagle wchodzi na stronę pewnej firmy, która wymienia waluty, która, no dobra, na stronę cinkciarza. No. Tak. Więc i wchodzi tam i nagle mówi, świetne coś tam, świetne warunki, możemy zrobić to i to, ekstra. W ogóle i tam zaczyna mówić, że w końcu nagle siostra mówi, o jak świetnie, że pan przelał te pieniądze tym nowym sposobem, teraz dzieci mają szkołę, proszę zobaczyć, jak dla pana śpiewają. I wiesz, i nagle to jest cała scena wymyślona tylko po to, żeby... I to samo jest w innych filmach, na przykład ktoś nagle mówi, że będziemy zarabiali pieniądze na przewalutowywaniu czegoś tam, zrobimy to z firmą taką i taką, karta tej firmy jest pokazana tak o do kamery, tak, że wręcz zasłania i wiesz, i tak dalej, i nagle się okazuje, że to już nie jest zwykłe lokowanie produktu, to jest reklama w trakcie filmu. Olaf też tak bezczelnie to robił, ja pamiętam, to byli chyba Chłopaki nie płaczą, tam jakaś woda nata, czy bohater wchodzi do baru, zamawia browar konkretny, co podać, piwko? Tak, poproszę, do Lidy, czy coś takiego, no wiadomo. Tak, tylko że jesteśmy naprawdę już daleko w to posunięcie. No i to oczywiście nie jest tylko ta jedna firma, bo na przykład w Niewidzialnej Wojnie jest bardzo fajna, jest bardzo ciekawa reklama, że kiedy Patryk jest w swojej, powiedzmy, puszystej formie, wiesz, i nagle mówi, że on od tej pory będzie się tylko i wyłącznie zdrowo odżywiał, że on dzięki temu zrzuci kilogramy i zaczyna wymieniać cechy, które wpłyną na jego życie i nagle widzimy, że robi to z cateringiem Broku, czy jakoś tak, tam pan Broku, mocny Broku, i oni mają takie logo po prostu napakowanego Brokuła. Dieta Brokuła. Dieta Brokuła. Oni mają w ogóle, jest to takie okropne logo z tym napakowanym Broku. I nagle się okazuje, że to sponsor twojego filmu sprawił, że twoje życie jest inne, że schudłeś, jakby, no to jest po prostu reklama w trakcie filmu. To jest tak, jakbyśmy oglądali coś na Polsacie, tylko nie przerywa nam coś co 20 tam minut filmu, tylko no, po prostu mamy scenę dodatkową, która przy okazji coś zareklamuje i nie pomoże tej narracji, więc no jest ciężko. Jakby Patryk naprawdę wymyśla język kina na nowo, a na pewno język reklamy na nowo. Udaje mu się. I utrzymując się w tej stylistyce, ja napiję się herbatki, ale ponieważ to nie jest herbata sponsorowana, więc gdyby tam była jakaś firma, która by chciała powiedzieć, panie Marcinie, my panu zasponsorujemy, bardzo jestem chętny. Tak, ja w tym czasie... również w herbacie. Ja w tym czasie totalnie tylko ugryzę swoją lampę, która nie jest żadną znaną lampą. Jest to lampa, jak widzicie, z takimi małymi kolorowymi światełkami. Jest bardzo ładna. Dostałem od mojej przyjaciółki. Dziękuję, jakby Żanelko i tak dalej. I ona, ale mogłaby być bardziej znana lampa. Mogła to być lampa jakiegoś znanego producenta. Może nie wiem, Apache, może byście chcieli mi zafundować fajną lampę filmową, żebym się nie doświadczał tantryczną lampą. Jeżeli jest jakaś firma Ikea albo coś i chciałby Michałowi podrzucić lampę, to dawajcie znać. Tak, jakby będę mógł lizać wasze lampy, nie muszę lizać tej nowej lampy. Dokładnie, numer do Micha to 555, 3 jedynki, 8 trójek i 14 szóstek. Po prostu piszcie na fejsie czy na Facebooku jakby lampy, co nie? Poproszę dużo lamp i ten. I Netflix oczywiście też do mnie zadzwońcie. Ale no więc, o właśnie... O, wiesz, kiedy jeszcze myślę, że może Patryk Wega nieźle wrócić, jak zrobi film dla Netflixa? To by można było, wiesz, on mimo wszystko, my mówimy o nim to i tamto, ale on rzeczywiście nazwisko wyrobione ma. Gdyby wziął się za taki jakiś dobry producent wykonawczy, który by powiedział, słuchaj, masz scenariusz, reżyserujesz, ale robisz to pod naszą egidą. My pewnego rodzaju, my tworzymy plan, więc że tak mówię przy okazji, że statyści mówili, że to było beznadziejnie zrobione. Może w tym momencie rzeczywiście ktoś by go chwycił, że tak powiem, przysłowiowy zaryj, powiedział, słuchaj, Patryk, robimy to, nie chodzisz na chlany, nie wciągasz nic, pojawiasz się, masz
może byłoby dobre, bo rzeczywiście no, Netflix to jest marka światowa. Popatrzcie, co się stało z skądinąd, według mnie słabym filmem, jak 365 dni, coś tam, któraś kolejna noc, czy coś takiego, ale rzeczywiście film stał się hitem globalnym. To już teraz nie trzy części, ale już wiadomo, że będzie kolejna część. Blanka... Tak, będzie czwórka? Tak. Blanka Lipińska, to będzie zarabia pieniądze, bo jest tam autorką książki, scenarzystką i tak dalej, i tak dalej. To jest rozpoznawalność, to są cały czas pieniądzury i tego rzeczywiście Patrykowi brakuje, bo tak jak już mówiłem, on z założeniem, z zachowaniem oczywiście wszelkich proporcji, to jest taki polski George Lucas, jeżeli chodzi o produkcję, i on mógłby to zrobić rzeczywiście dobrze, świetnie, bo tematy, jak mówiliśmy, które poruszał, były ważne, były co najważniejsze, wstrzelone w punkt, w czasie i jakoś tak. Nie wiem, może rzeczywiście kolejny film będzie o naszym podboju Marsa, bo wiadomo, Elon Musk i tak dalej, może o sztucznej inteligencji. Pomysłów jest mnóstwo, które można byłoby dokładnie w konkretny pomysł wczelić, ale jeżeli pojawił się jakiś Netflix, Disney Plus, wydaje mi się, że akurat jeszcze tak bardzo w polską produkcję nie są zaangażowani. Max, czyli Warner Brothers, wycofali się z tego, ale rzeczywiście taka wielka firma mogłoby wyglądać ciekawie. Ale wiesz co, ostatnio dosłownie poznałem producentkę dwóch filmów dla Netflixa i okazuje się, że jest to wykonalne, że są ludzie, którzy przy tym pracują. Są to ludzie dostępni, że w sensie da się z nimi porozmawiać, spotkać, a na pewno mógł to zrobić Patryk Wega. Ty wspomniałeś o Blance Lipińskiej, która moim zdaniem jest trochę personą podobną. W sensie trochę na zasadzie własnej marki jest trochę jak Patryk. I oczywiście, tak wiesz, jakby w dużym uproszczeniu, chodzi mi o to, że Patryk Wega posiada wszystkie cechy, żeby też móc być jak Blanka Lipińska, mieć swoje filmy na Netflixie, nawet produkować je typowo dla Netflixa, jakby i robić tam. Tylko teraz pytanie, no, czy Patryk Wega jest gotowy na to, że no, nagle będzie pod kontrolą kogoś. Nagle ktoś będzie, tak, czy nagle, ale to wiesz, to nie mówmy tego nawet w taki sposób, wiesz, jakby okrutny, czy taki straszny, że będzie musiał się ugiąć, złamać. Dostosuje się do, powiedzmy, do rygoru jakiejś tam pracy, do tego no, mówmy się, nie wszystkie filmy Netflixowe są jakościowe, ale powiedzmy, oni mają się taki pewien pułap, jakiś standard, poniżej którego nie schodzą i dziękuję bardzo. I w tym momencie, czy Patryk byłby w stanie, powiedzmy, zgodzić się na te ich warunki? Tak, ale to znaczy, że też ktoś mu zajrzy do skryptu, ktoś mu zajrzy do metod pracy, ktoś mu zajrzy do budżetu, bo nie wiadomo nigdy, jak ten budżet się rozchodzi, w które strony i tak dalej, więc będzie po prostu pod kontrolą ludzi, często bardzo kompetentnych ludzi, często ludzi, którzy zjedli zęby na filmie, czy też na produkcjach telewizyjnych, nieważne, czy oni teraz robią jakościowe rzeczy, czy nie, sam proces mają ogarnięty i to tak mocno ogarnięty, dlatego no, pytanie brzmi, czy Patryk Wega umiałby działać w takich strukturach i ja powiem, że mogłoby mu to oczywiście tylko pomóc, bo nagle byłby ktoś, kto by uszanował go, bo by pewnie wiedział, no to facet robi produkt dla nas, musimy z nim współpracować, no i nagle się pojawia ktoś, kto mówi, słuchaj, bo w twoim skrypcie, naszym zdaniem, kiepskie są zwroty akcji, choć się poprawimy. Oczywiście, to by nie był zarzut, tylko czy... A Patryk... No, Tak, wychodzi na megalomana, który, wiesz, jakby po filmie Niewidzialna wojna, to wiemy, który takich rzeczy nie chce. On nie chce mieć nikogo nad sobą, on chce wszystko robić sam, będzie Zosią samosią, on będzie robił tak, jak on chce, chociaż czasami ten pomysł się rozmywa, nie działa. No i ja powiem, ja uważam, że dla niego to byłaby świetna ewolucja, zacząć tworzyć dla jakiegoś fajnego serwisu, który postawił też by przed nim granice. Bariery, z którymi musiałby troszkę może powalczyć, może musiałby ich przekonać, może nagle musiałby odbyć jakieś dyskusje na temat tego, co robi, z kimś kompetentnym, no i wtedy na pewno by się rozwinął jako twórca. A ja myślę, że Netflix by go połknął jak rybkę, po prostu, w sensie, żeby po prostu chcieli go mieć, bo jest to rozpoznawalne nazwisko, tworzy kontrowersyjne filmy, przecież umówmy się, te 365 dni, jakie jest, tak jest, ja nie lubię tego filmu, ale ono wygląda. W sensie tam są fajne scenki. Oczywiście teledyskowe jest to strasznie, ale są momenty, w których to wygląda, no, czasami wygląda tak film weselny, ale to wygląda lepiej niż filmy Patryka Wegi. Nadal. W sensie, więc Patryk miałby jeszcze boost realizacyjny. Okazuje się, że można pokazać nagość. Okazuje się, że ludzie mogą przeklinać. Okazuje się, że jest to wszystko, co Patryk lubi. Więc kurczę, jeszcze i miałby międzynarodową widownię od razu. W sensie Netflix chętnie by to wypromował w jakichś innych krajach, jeżeli by się kliknęło. A pewnie by się kliknęło. Więc to jest droga. Powiem ci, Patrykowego, jeżeli nas słuchasz, pewnie nie, bo słyszałem, że nie oglądasz rzeczy o sobie i nie lubisz ich, ale kurczę,
powinien to zrobić dla samego siebie, ale uważam, że to by mu bardzo dobrze zrobiło. A potem mógłby wrócić do swoich rzeczy, ale niech z jeden, dwa filmy zrobi z Netflixem. Why not? Byłoby super. W ogóle na początku, przed naszą dzisiejszą rozmową, to już tak, że powiem, dobra. Kiedy oglądałem Perły z Lamusa, kiedy panowie Raczek i Kałużyński byli, to zawsze, nawet jeżeli obu się podobał film, to zawsze jeden mówił, nie, to ja będę dzisiaj w kontrze, żeby to nie było tak. Za słodko i tak dalej. Tak stwierdziłem, czy ja może poproszę Micha, żeby był adwokatem diabła, ale potem stwierdziłem, nie, stary, ja tobie tego nie zrobię. Tym bardziej ja oczu nie diabła. Nie... Proszę? Oczu diabła, wiesz, jakby... Adwokatem oczu diabła, to już w ogóle, ale stwierdziłem, że po prostu nie będę, nie jesteśmy wielkimi fanami. Ja powiem tak samo jak ty, Michu. Według mnie gdzieś tam na dnie Patryka Wegi, przykopany religią, przykopany samouwielbieniem i tymi wszystkimi rzeczami, jest potencjał. Zresztą są produkcje, które to pokazały w mniejszym lub większym stopniu. Wiadomo, będziemy się odwoływać cały czas Pitbull, służby specjalne i jest możliwość. I życzyłbym mu, tak samo jak i ty mówisz odnośnie tego Netflixa, tak, żeby rzeczywiście odbił się od... Słuchajcie, jeżeli chodzi o arenę międzynarodową, Polska filmami nie stoi, nie czarujmy się. Okej, my mamy świetnych kompozytorów, rewelacyjnych operatorów filmowych, ale jeżeli chodzi o reżyserów, no okej, mamy ciągle powiedzmy Agnieszkę Holland, która dopiero co skończyła kręcić film, ale nawet te, że powiem, Oscary dla Pawlikowskiego, to się nie przełożyło w pewien sposób, więc życzyłbym sobie, żeby powiedzmy nagle ktoś wymieniał, wiem, że to może troszkę buńczucznie zabrzmi, ale Patryka Wege gdzieś tam wspólnie z Michaelem Bayem czy Richardem Donnerem też w ogóle byłoby rewelacja. No ale żeby to ktoś tam powiedział, okej, widziałem film dobry akcyjniak i to wszystko, i to jest Wege. A czekaj, to powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo jest jeden film Patryka, którego ja nie oglądałem. To są Plagi Brosnanu. Czy ty to oglądałeś? Plagi Breslau mam odhaczone, bo w tym momencie one są na Netflixie, zarówno na Netflixie polskim, jak i tym. One są u mnie na liście do obejrzenia, ale jeszcze nie miałem możliwości. To jest film z 2018 roku, tutaj sobie sprawdzam właśnie na IMDb. Codziennie nieznany sprawca dokonuje makabrycznych zbrodni. Schwytanie mordercy zostaje powierzone policjantce Helenie Ruś. To jest, jak mówię, film sprzed kilku lat. Cały czas ma ocenę pozytywną wśród widzów. Krytycy inaczej oceniają. Widzowie mówią, że było w miarę ciekawe. Właśnie oczywiście w rolę Heleny Ruś wkleiła się Małgorzata Kożuchowska, czyli wybór dosyć nieoczywisty jak na Patryka Wegi, jak na Patryka Wege, ale pojawi się za to Andrzej Grabowski, więc tutaj stały uczestnik jego filmu. Rozumiem, bo właśnie wydaje mi się, że mam takie przeczucie tak w głowie, oczywiście w sobie czuję, jak widziałem zwiastuny i tak dalej, że to może być taki jeszcze ostatni z tych takich udanych filmów, w sensie z tych takich, które trochę bardziej będą jak służby specjalne jeszcze, bo te służby, jakie były, takie były, ale dało się to jeszcze oglądać, tak. To wydaje mi się, że to mógłby być jeszcze taki ostatni spadkobierca tego Patryka Wegi. No ale dobra, to będę musiał sobie zobaczyć. I ja jeszcze tylko dopowiem, że ja nie wiem, czy właśnie mówię, gdzieś na dnie to faktycznie, tak jak powiedziałeś, leży. Ja trochę nie wiem, czy kibicuję, bo teraz tak sobie im dłużej rozmawiamy, nawet jakbym chciał być adwokatem diabła, to sobie przypominam, ile ja przez te wywiady, przez to wszystko, w swoim programie też na samym końcu widzę, ile on takiego życiowo-personalnego zła też Patryk Wega wyrządza ludziom, choćby właśnie przez to, jak pokazuje niektórych bohaterów w pętli, jak, wiesz, mataczy, kłamie i tak dalej, no, więc na ten moment no, on jest tak dla mnie, oczywiście dla mnie personalnie, moralnie to jest zgniła osoba, której ja nie chcę kibicować, ale kibicuję temu, żeby zmieniło mu się to. Kibicuję, żeby on był po prostu, znów mówię, odnalazł fajnego gościa, powiedzmy, jakoś zadość uczynił temu co tam sobie robi w przyszłości, zaczął tworzyć lepsze kino, więc tak mu kibicuję, ale jego w obecnej formie nie kibicuję. Ja kibicuję, żeby się przetransformował. O, to jest moje kibicowanie dla niego, bo inaczej pozytywny być nie mogę, ale mogę też być na końcu jeszcze adwokatem diabła i powtórzę jeszcze raz to samo, co na początku, czyli on ma talenty i na pewno jest jednym z ważniejszych twórców po 2010 roku, w Polsce. Na pewno jest mało tak ważnych twórców dla polskiego kina jak Patryk Wega. I mówię, filmy nie muszą być super jakościowe, żeby on dostał ten tytuł ode mnie nawet, i czy tam od kogokolwiek. I uważam, że znanie Patryka Wegi, jego filmów, jego dzieła jest to taki polski kanon lektur. W sensie polski kanon porozumiewania się. To są teksty, którymi my mówimy i to są rzeczy, które warto znać. Tak więc
ja będę zachęcał, żeby poznać Patryka Wegę z całej jego twórczości, więc jestem na końcu adwokatem diabła, bo tak samo, bo tak zgłębiacie historię kina polskiego, jaka by ona nie była, nawet jeśli wyrodna, nadal. Zgadza się, słuchajcie, trzeba znać Kieślowskiego, trzeba znać Kondratiuka i trzeba znać Wege, więc możecie, to jest tak, że niekoniecznie musicie lubić, niekoniecznie musicie kochać, ale trzeba znać, bo trzeba sobie oczywiście swoje zdanie wyrobić, a jak zresztą powiedział Michu, to jest oczywiście, no to jest przekaz, to jest historia, jaka by nie była naszej kinematografii. Panie i panowie, gościem naszym, chciałeś coś jeszcze dodać, Michu? Nie, ja właśnie to było takie moje chyba podsumowanko, więc dziękuję ci, dawaj. No. Gościem naszym, panie i panowie, dzisiaj był Michu Szczepański. Oczywiście link do jego kanału, oczywiście, że tak jest w opisie, możecie wejść. Chciałbym powiedzieć w przypiętym linku na czacie, ale nie wiem jeszcze, czy to ta nasza rozmowa będzie po prostu opublikowana jako film, czy zrobię z niego odcinek na żywo, to się okaże. Możliwe nawet, że taki ten odcinek niepocięty, bo my tutaj oczywiście kilka rzeczy, dobrze wiecie, że YouTube nie wszystko puści, więc możliwe, że taki odcinek niepocięty na przykład wrzucę gdzieś tam na naszą prywatną grupę na Facebooku, ale to już zobaczymy, to już uzgodnimy, co z tego będzie, a ja wam tylko jeszcze obiecam i nie zabicie mnie za to, to nie jest ostatni materiał o Patryku na tym kanale, bo coś jeszcze dla was przygotuję, ale to już będzie hard, to już będzie odjazd, to już będzie coś zupełnie odjechanego. Michu, dziękuję ci bardzo, że poświęciłeś swoje prawie półtorej godziny, żeby powiedzieć o przyjemność. O Unfound Terrible polskiej kinematografii. I cóż, pewnie widzimy się, na pewno się widzimy pewnie przy okazji odcinka charytatywnego świątecznego, ale mam nadzieję, że też będą i inne tematy, o których będziemy mogli spokojnie pomówić i pogadać, podzielić się informacjami z naszymi widzami. Tak, to ja tylko jeszcze na ostatnie zdanie powiem, że oczywiście Marcinie dziękuję ci za zaproszenie. Buziaczki dla wszystkich widzów. I dziękuję też za możliwość wygadania się, bo ja długo myślałem o tym, czy nie zrobić jakiegoś drugiego odcinka o Patryku Wedze, właśnie o oczach diabła, Small World i tak dalej. Myślałem, że ta niewidzialna wojna będzie taką kropką na dół, ale ja już chyba nie chcę mu poświęcać za dużo czasu mojego takiego produkcyjnego i te półtora godziny takiej swobodnej rozmowy pozwoli jeszcze wylać mi troszeczkę mojej degustacji, że tak powiem, i wystarczy. Powiedziałem, wiesz, jakby większość myśli, które gdzieś tam siedziały mi w głowie, więc też dziękuję ci za to, będę na pewno odwoływał ludzi do tego odcinka i dziękuję wszystkim widzom i widzkom, którzy byli z nami. Dziękuję osobom widzącym. Tak, więc jakby totalnie dziękujemy za spędzenie czasu tutaj z nami przy tej rozmowie. Dziękuję bardzo, cześć. Buziaczki.